tych zabitych wzięliśmy pod ręce, jeden drugi pod nogi i ciągnęli jednego i drugiego. Całe pokrwawione, my też pokrwawieni, każdy zmęczony, wiesz, czołgać się i ich, a później niż parę kilometrów. Brama się otwiera, wychodzi parę więźniów z takimi pudełkami z kartonu, wycinają na cały brzuch i pisze czarną farbą na brązowym papierze. Ja tu siedzę i nie żyję, bo bym uciekał z miejsca pracy. W tym obozie za moich czasów, za te 9 miesięcy, gdzie przebyłem, było 4 ucieczki. Jedna ucieczka była w polu. Było ponad hektar pola i tam rósł groszek okrągły dla kuchni SS. Ja tam do tej grupy trafiłem. To się nazywała ta grupa Groch. Ten groszek zbierali, bo to już był lipiec, początek lipca. No i dla SS-manów. I było takich 3 moich znajomych. Krasoń Stanisław, były partyzan. Drupka Jan. Szybisty Franciszek. Ja miałam być, ale w ostatniej chwili się wycofałam, ponieważ widziałam, że to jest największe ryzyko, jakie może być, bo Niemcy obstawione, jest ta grupa ludzi, co pracuje przy tym grochu, jest obstawiona poza płotem, a jeszcze płot i jeszcze kolczasty. Nie ma szans, to trzeba być, no nie wiem, nie wiem. I oni się zbliżali, tak się podczołgiwali, podczołgiwali i czekali, kiedy dwóch SS-manów zbliży się do siebie i zapala cygaretę. To w ten czas będę od siebie odchodzić, a tu będzie miejsce wolne. A każdy miał 100 metrów. Nie? To duży odcinek. No i wyczekali moment, się podczołgali blisko, w tym grochu nie było widać pod płot. Cygareta zapalili i rozchodzili się z powrotem. I ci jak byli jak możliwie jak najdalej od siebie, uderzyli na ten płot. Za parę sekund już otworzyli ogień. Inni to widzieli. No, pole, równina. Strzelają. O, jeden wisi na płocie. A ja byłem niedaleko, ale się położyłem w ten groch i patrzyłem. Już wisi na płocie. Tych dwóch przeszło. To wysportowane chłopaki. Tam niedaleko płynęła rzeczka. I tam w tej rzece akurat kąpali się. Wojsko się kąpało, karabiny pozostawione i w rzece pływali. Jak usłyszeli strzały, no to wiesz, od razu, nie? Do tych. I ten przepływał tą rzekę i został zabity na rzece. A jeden uciekł. Przepłynął wcześniej, jeden uciekł. Ten, co uciekł, nazywał się Szybisty Franciszek. A tych zabitych wzięliśmy pod ręce, jeden drugi pod nogi i ciągnęli jednego i drugiego. Całe pokrwawione, my też pokrwawieni i ciągniemy. Dociągnęliśmy do bramy jednego i drugiego, ale jeszcze przed bramą było śmietnisko dla SS-manów, tak, w takiej nizinie. To już było parę lat, ich tam było dużo. Tam były szkła, butelki, konserwy, puszki po konserwach, jakieś tam haki, różne żelastwo. I tam nas wprowadzili z tymi trupami i padnij, czołgaj się po tych. No to pokaleczysz. Do ręce zawijał rękawem brzuch, ale pokaleczyło się dużo.
A oni szli, jak już my się czołgali, i każdego kolbą. Raz. Albo w głowę, albo w kark, albo w kręgosłup, albo tu w krzyż. Kolbą uderzali, więcej nie. I tak nie mogli wstać wszyscy. Podnosili później, ale kopniakiem. Każdy zmęczony, wiesz, czołgać się i a później niż parę kilometrów. Brama się otwiera. Wychodzi parę więźniów z takimi pudełkami z kartonu. Wycinają na cały brzuch. Pycha mu taki gwóźdź w brzuch, aż mu tutaj wychodzi. I tutaj na klatce piersiowej na brzuchu jest ten. I pisze czarną farbą na brązowym papierze. Ja tu siedzę i nie żyję, bo bym uciekał z miejsca pracy. Nie wiedziałem, że to jest Todt Komando, a to trup Komando Todt. Mała grupa, myślę sobie, tam tak będzie chyba lepiej w pracy. Nie szyny, nie jakieś doły, nie jakieś żelastwo, tylko coś inne. Dołączyłem do tej grupy. No oczywiście ten kilometr my przeszli pieszo. Nie dowierzam swoim oczom. Piękne kobiety, szatynki. Wszystkie szatynki. Pełne umięśnione, ciało rozwinięte i tył, piersi, przód, wszystko. I co? Po trzy związane drutem kolczastym wokoło, po trzy kobiety, było ich dziewięć. Na Komisji Badania Zbrodni w Rzeszowie mówiłem o tym, skąd się wzięły. Powiedzieli mi, że to robota Ukraińców. Chyba. Młode kobiety, po trzy wiązane gdzieś w partyzance, no nie wiem, żeby wiązać przez ciało i powbijane, ten drut powbijany, raz, dwa, trzy. No i palili. No, smoła, papa, drzewo suche, te łupki takie nakładzone. I palić po jednej, rzucać bosakiem taki do gaszenia ognia. Rozpruwać brzuchy. I tam ze mną pracował taki młody jak ja, może młodszy rok. Mieszkał w Pustkowiu. To miasto Pustków, niedaleko obozu, no ile parę kilometrów. W każdym razie widać było mury wysokie. I mówi do mnie, aha, on nie chciał rozpruwać brzuchów, rozumiem. A są SS-man. Ten, co mnie ćwiczył. I do niego, żebyś brał. A on miał ten bosak, tam puknął. Ten bosak dość ciężki, bo to taka żerć długa. Ten brzuch nie pękł, a on w tym czasie ten Esmen kanapkę jadł. Esmen tam pojadł i uśmiechał się. I ten chłopak tak koło mnie chodzi i mówi do mnie, ty widzisz ten Kościół czerwony w Pustkowiu. Widzę. To mój kościół. Ja się patrzę, on już buty rzucił. I gazu. Było zboże, ale rzadkie żyto. Strzelają wszyscy. Ale nie wszyscy tak sobie mogli strzelać, żeby się sami nie postrzelali, bo to było stali tak. To tylko ci, co strzelali, to tamci się położyli. I on miał pole do ucieczki. Jeden z tych SS-manów doskoczył i pach i trafił go. Ten upadł. Za parę minut SS-man już jest swoją czarną limuzyną razem z psem, puszcza psa, pies dolatuje i tam go szarpie. Ale ten pistolet wyjmuje, bach, zastrzelił go. Czyli dobił rannego, bo jakby nie żył, to będzie strzelał, nie? Z tego wniosek.